Kwadrans z ziołami, odcinek 40. Cześć, witajcie po długiej przerwie. Witamy Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek po długiej przerwie, tak jak Dominika powiedziała, będzie przeznaczony literaturze. O, tak. Literaturze. Jest jesień, jest dużo czasu na czytanie, ogródki już wysprzątane, więc możemy zająć się literaturą i chciałybyśmy Wam przedstawić, jaki jest zasób naszych bibliotek i co warto zakupić, jeżeli macie ochotę poczytać sobie właśnie w jesienne wieczory książki dotyczące medycyny zielarskiej, alternatywnej, naturalnej. Tak jest, Sylwia tutaj do mnie w końcu przyszła po długiej, długiej przerwie, więc bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że kontynuujemy nagrania. No i przytaszczyła dużo ze sobą książek. Ja również wzięłam to, co uważam za najfajniejsze, to, z czego najczęściej korzystam. Tak naprawdę te książki są porozkładane i w salonie, i w sypialni, gdzieś tam zawsze pod ręką, prawda? Je mamy, pewnie w pracowni też jakaś leży. Nie wiem, jak ty masz, Sylwia, ale no, po prostu różne książki i pozbierałam je dzisiaj w jedno miejsce. I jesteśmy tutaj całe obłożone tą literaturą naszą ziołową. Podzieliłyśmy to też na kilka kategorii, ponieważ jakbyśmy miały wszystko Wam tutaj dzisiaj powiedzieć, no to znowu z kwadransa zrobi się pół godziny, więc będziemy się tego trzymać i teraz zrobimy jedną część i w kolejnym odcinku myślę, że następną. No dobra, Sylwia, to od czego zaczynamy? Myślę, że taką podstawą, czyli to od czego zaczynamy, powinien być dobry atlas zielarski, czyli jak rozpoznać zioła, tak graficznie. Nie wiem, czy masz jakąś swoją ulubiony atlas, w którym są opisane zioła, kiedy rosną, gdzie rosną. Taki po prostu atlas, w którym jest wszystko dokładnie opisane, jak dane zioło rozpoznać w terenie. Tak, ja tak naprawdę mam stare książki botaniczne do rozpoznawania. Tutaj tak naprawdę inaczej, może nie mam jej tutaj przy sobie, ale to są takie nadgryzione czasem, jeszcze wydawane za komuny i tam biało-czarne obrazki i to jest taki właśnie atlas bardziej przeznaczony dla chyba studentów botaniki, który mówi typowo do rozpoznawania, klucz do rozpoznawania roślin leczniczych, to są chyba rośliny naczyniowe Polski i tam po prostu to wszystko jest. I z tym dla mnie jest najłatwiej, ale też wiem, że masa różnych takich tego typu atlasów. A u Ciebie? Myślę, że każdy atlas będzie dobry, jeżeli będzie dokładnie opisany, czyli na przykład będzie w jakim regionie roślina występuje, jaki ma wzrost, jaki korzeń, wszystko po prostu w tej książce, jeżeli będzie zawarte, to będzie dobra książka. Myślę, że jeżeli chodzi o rozpoznawanie, tutaj nie ma jakiejś takiej lepsze lub gorsze, po prostu trzeba chodzić z książką i szukać i rozpoznawać w terenie i to doświadczenie będzie chyba najfajniejsze, a jak już się nauczymy rozpoznawać, to możemy się nauczyć w kolejnym kroku z książki Fitoterapia i leki roślinne. I tutaj już mamy rośliny opisane i opisane ich właściwości. Oprócz właściwości, bo to też jakby jest, ale są też stricte surowce, tak? Czyli na przykład jaka roślina ma jakie olejki eteryczne, co to są garbniki, co to są flawonoidy, ja tego na początku glikozydy, ja tego na początku, dla mnie to była czarna magia, jak ktoś mówi, no, że dana roślina ma dużo flawonoidów, mi to nic nie mówiło, a tutaj jest dokładnie opisane, co to są antocyjany, flawonoidy i co to właściwie, jakie to ma znaczenie dla naszego organizmu, tak, jaki ma kierunek działania, że tak powiem, to w tym właśnie kierunku warto sobie zakupić książkę, która się nazywa Fitoterapia i leki roślinne.
Jest to redakcja naukowa Eliza Lamer-Zarawska. Myślę, że opiszemy te książki, napiszemy tytuły i będziecie mogli sobie odczytać je po prostu w opisie naszego podcastu. Dokładnie, tak zrobimy. No to ja wtedy w opozycji do tego znowu daję Ci starą książkę, bo to jest fitoterapia i leki roślinne, a ja mam towaroznawstwo zielarskie i środków leczniczych. Aleksander Drygas i Ludwik Śniegocki. I to jest bardzo stara książka. Wydanie dosłownie, już Wam mówię, Państwowe Szkolnictwa Zawodowe. I ona jest, ja ją w ogóle bardzo niedawno kupiłam na Oliksie. Na OLX-ie i tu jest dosłownie to samo, co Ty mówisz, czyli te wszystkie metabolity wtórne roślin, wszystkie właśnie glikozydy, wszystkie flawonoidy, też fajnie olejki eteryczne opisane. Nie mogę znaleźć tego roku teraz tak na szybko, ale to jest jakiś 1970 rok, więc po prostu stare książki dawnych szkół, dawny podręcznik do zielarstwa. Też warty, uważam, godny uwagi i takie stare książki powinniście na pewno szukać właśnie na OLX-ach albo w starych antykwariatach. Tak, taką chyba najbardziej kultową, o której pewnie już mówiłyśmy, jest książka Ożarowskiego, tak? Tak, Aleksander Ożarowski. Aleksandra Ożarowskiego, to chyba każdy szanujący się zielarz ma tą książkę. Tak, jest, mam online, znaczy nie wiem, ja mam w formie papierowej, mam w formie, ale to jest książka, która nie wychodzi z, po prostu jestem czasami bardzo, bardzo zdziwiona, znaczy może nie zdziwiona, tylko zdumiona, że to wszystko jest napisane w tamtych czasach, a aktualne do dziś. Dokładnie. No dobra, co jeszcze tutaj masz ciekawego? Książka, którą polecam i też polecam w naszym podcaście poprzednim dotyczącym chorób dla dziecięcych, czyli ziołolecznictwo w pediatrii dla rodziców, którzy mają małe dzieci, no i większe oczywiście też. Jest to książka Podręcznik dla lekarzy i farmaceutów, ziołolecznictwo w pediatrii, Heinz Schiller. I tutaj mamy też bardzo dokładnie opisane różne schorzenia, na które najczęściej dzieci chorują i dokładnie opisane, jak sobie poradzić z takimi dolegliwościami za pomocą ziół. Są dokładne receptury, dawkowanie, interakcje, jakie działania uboczne może przynieść. Także jest wszystko, jaki zakres stosowania. Ta książka jest bardzo, bardzo dokładnie opisana, także stosując się do tych zaleceń w tej książki, nie musimy się bać, że jakaś roślina może zaszkodzić naszemu dziecku. Tutaj jest dokładnie wszystko napisane. Okej, ja też próbowałam w ogóle kupić tą książkę niedawno, jakiś czas temu i ona jest bardzo, bardzo ciężko ją dostać. Tak. Mimo, że jest taka, wydawnictwo jest dosyć świeże, ale no nie ma, jest po prostu wyprzedana, chyba nie ma do druku, a to jest bardzo, bardzo dobra książka i ja z tego samego wydawnictwa, bo to jest Medfarm, tak. Medfarm. Z tego samego wydawnictwa mam też leksykon roślin leczniczych Dietricha Frona. To jest niemiecki autor. U Ciebie też jest niemiecki autor. I z tego miejsca też pewnie Sylwia masz takie same zdanie. Polecamy niemiecką fitoterapię, no bo tam też jest bardzo dużo cennych publikacji i w ogóle cenne są te książki niemieckie i one są najczęściej były właśnie i są pewnie może nadal robione dla lekarzy i tam właśnie nawet u nas na kursie zielarskim mówili, że lekarz niemiecki zanim przepisze antybiotyk, to zawsze poda najpierw lek, w ogóle jakikolwiek lek, to zawsze zaczyna od leku ziołowego i w tych książkach też jest to pięknie zaznaczone.
bo po prostu tam fitoterapia niemiecka jest na znacznie wyższym poziomie niż u nas wśród lekarzy. No tak, mogliby nasi wziąć przykład. No nie. Tak, przechodząc do polskiej, że tak powiem, księgi. Tak, księgi, i myślę, że to jest tom pierwszy i czekam z niecierpliwością na tom drugi. Myślę, że tej zielarki nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest Ruta Kowalska, O czym szumią zioła. To jest książka napisana pięknym językiem, w taki sposób, że czyta się to jak, jest niesamowicie dużo wiedzy w niej zawarte, ale miło się to czyta, lekko, że to może być po prostu książka na taki, po takim ciężkim dniu, że nie trzeba się skupić na garbnikach, flawonoidach i wszystkim. Ona ma tutaj to tak opisane, że po prostu się to czyta bardzo przyjemnie i ta wiedza sama wchodzi do głowy. Także tą książkę też bardzo polecam, O czym szumią zioła, i właśnie czekam z niecierpliwością na drugi. O czym szumią zioła, do tego też jest receptariusz ziołowy, tak, typowo z przepisami. Czekamy, ja też czekam na drugi tom. I tutaj też jest książka pięknie wydana, także pięknie ona też w bibliotece wygląda. Książka pani Ruty Kowalskiej, O czym szumią zioła. No dobra, to chyba dalej. Jeżeli chodzi o receptury ziołowe, to też mamy tutaj książkę Mateusza Emanuela Senderskiego. Tak, on napisał dwie chyba, tam ta twoja, którą trzymasz też, tak, jest prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie i ziołowe receptury na zdrowie. Tutaj ogólnie one są bardzo do siebie podobne, tylko w innej formie wydane, bo tutaj w ziołowych recepturach opisane są głównie schorzenia, a w prawie wszystko o ziołach są opisane rośliny. Rośliny, tak. Tak, więc zależy co, na czym komu bardziej zależy. Tak, jeżeli na coś zaczynacie jakby od choroby, no to sobie po prostu szukacie daną, nie wiem, chorobę, powiedzmy ból gardła, i pod tym, oprócz charakteryzowania tej choroby, to tam są wszystkie ziółka na to podane i substancje, które będą wspomagały, a tą, którą ja mam, prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie, zaczynamy od roślin, czyli jest dokładny opis danej rośliny, jak suszyć, jak zbierać, kiedy zbierać, jakie właśnie są substancje czynne. Można powiedzieć, że tutaj ta książka jest bardzo właśnie podobna do naszej formy, naszych odcinków podcastowych, ponieważ ja rozpisując, jakie pytania będziemy miały, jak będzie wyglądał nasz odcinek, forma cała, no to ja zawsze właśnie tutaj wzięłam to od Senderskiego, można powiedzieć, czyli właśnie jak suszyć, jakie są przetwory, jakie są ciekawostki, i to wszystko po kolei jest o każdym ziele w Senderskim. To są też takie biblie, można powiedzieć, też zielarzy. Praktycznie każdy zielarz, fitoterapeuta ma te książki Senderskiego w domu i my również je polecamy. Tak, tak, dokładnie. No a tutaj właśnie ziołowe receptury, to na przykład chorujesz na cukrzycę, jest opisane, na czym polega to schorzenie i jak fitoterapeutycznie, jakie zioło na przykład. Mamy tutaj borówka, czernica, rutwica lekarska, i to już jest stricte, jakie zioła mogą nam w tym schorzeniu pomóc. To są takie główne książki, od których warto zacząć. Czy masz coś jeszcze, Dominika? Wydaje mi się, że o starych poradnikach opowiemy w następnym odcinku, także wyczekujcie z niecierpliwością kolejnego odcinka, a na dzisiaj to będzie tyle. To były najważniejsze nasze, te, z których najczęściej korzystamy, książki. Już ich kilka było. Oczywiście nie musicie sobie przecież wszystkiego naraz kupować. Można sobie kupić jedną i zobaczyć, jak zdobyć jedną i zobaczyć, czy w ogóle będzie wchodziła i czy będzie przydatna. I jeżeli będziecie mieli wtedy chętkę na więcej, jeżeli jesień i zima się jeszcze nie skończą, no to wtedy warto pokusić się o kolejne tytuły.
No dobra, to wydaje mi się, że to na tyle i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.